zostało podanych ponad 320 tysięcy szczepionek. Paweł Amulewicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W studiu Kopernika wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie wojewodo, temat trudny, ale temat jak najbardziej na czasie, bo o szczepionkach dzisiaj porozmawiamy. Jesteśmy w stanie już określić, pewnie szacunkowo, bo ta liczba nam się zmienia dosłownie, podejrzewam, z minuty na minutę, ilu mieszkańców regionu już szczepionkę przyjęło? Zaszczepiliśmy już, podaliśmy, zostało podanych ponad 320 tysięcy szczepionek. Dwoma dawkami zostało zaszczepionych ponad 81 tysięcy mieszkańców naszego województwa i ten proces z dnia na dzień przyspiesza. Tą barierą w początku, w tym pierwszym kwartale tego roku, no była przede wszystkim dostępność szczepionki, choć muszę powiedzieć, że my jako region tutaj w skali całego kraju plasowaliśmy się dokładnie w środku stawki, znaczy ta wyszczepialność była, myślę, na takim właśnie średnim krajowym poziomie, no ale dzisiaj chcemy, mamy możliwość jako cały kraj, bo to tak trzeba na to spojrzeć, przyspieszenia i decyzje ogłaszane przez ministra Dworczyka, pełnomocnika rządu do spraw szczepień, myślę, bardzo dobitnie o tym świadczą. Powiedzmy, panie wojewodo, zanim przejdziemy do tematu i pytania o punkt szczepień powszechnych, do tych punktów, które znamy już chyba dobrze, bo myślę, że każdego z nas bliscy z nich korzystali. W ilu takich miejscach w tej chwili szczepionkę można przyjąć? Do chwili obecnej te punkty populacyjne w oparciu przede wszystkim o POZ-y, o szpitale powiatowe, to blisko 230 takich punktów w naszym województwie. No to pozwoliło nam do tej pory osiągnąć właśnie tą taką średnią krajową, jeśli mówimy o ilości zaszczepionych osób. Pytanie od widzów, które przyszło nie w jednym nawet, ale w kilku mailach. Słynna skądinąd w tej chwili szczepionka Johnson & Johnson. No i tutaj znowu taki trochę zły PR wokół niej. Czy na Warmii i Mazurach ta szczepionka też będzie podawana mieszkańcom? No tak, ona jest jakby w całym tym systemie zamawiania. Póki nie ma jakby decyzji odpowiednich europejskich organów czy Światowej Organizacji Zdrowia, ona no, była i jest podawana mieszkańcom naszego województwa także. Słowo się rzekło. Przejdźmy zatem, panie wojewodo, do tematu punktu szczepień powszechnych. On już funkcjonuje w Ostródzie. Słyszymy o tym, że no, miasto Olsztyn na przykład szykuje już takie kolejne miejsca. Jaki to jest krok na tej drodze do jak najszybszego dojścia do odporności populacyjnej, bo chyba o to tutaj chodzi? Cel postawiony przez pełnomocnika rządu, czy przez jakby cel taki, który jest zakładany w Narodowym Programie Szczepień, mówi o tym, żebyśmy do końca sierpnia pierwszą dawką szczepionki zaszczepili no, wszystkich obywateli naszego kraju, którzy sobie tego życzą oczywiście, bo przypomnę, że szczepienia są dobrowolne. Natomiast cały proces ma być rozłożony powiedzmy na 25 tygodni, czyli w ciągu odlicząc od powiedzmy od początku maja w ciągu 25 tygodni, żeby się ten cały proces zakończył. No i to stanowiło punkt wyjścia do określenia, ile takich punktów populacyjnych powinno powstać, które uzupełnią system obecnie funkcjonujący, no bo on przecież jest. To my nie tworzymy, nie chcemy tworzyć teraz sztucznie nowych punktów, a te zamykać, tylko chcemy uzupełnić ten system, który już dzisiaj funkcjonuje i Narodowy Fundusz Zdrowia jako tutaj instytucja najbardziej do tego, najbardziej kompetentna w tym zakresie, przygotowała taką analizę. Z niej wyszło po prostu, ile, jaka jest potrzeba w poszczególnych powiatach. Jeszcze jedno z założeń było takie, że w każdym powiecie powinien powstać przynajmniej jeden punkt. A pozostałe to w zależności od tego, ile potrzeba, aby skrócić obecne czasy przewidziane na zaszczepienie do tych właśnie 20
5 tygodni, stąd kolejne punkty, które powstają w poszczególnych powiatach naszego województwa, które właśnie umożliwią zrealizowanie tego celu, czyli przede wszystkim tego, aby do końca sierpnia pierwszą dawką zaszczepić wszystkich mieszkańców, którzy sobie tego życzą. W tej chwili rejestracja na szczepionki odbywa się, jakby głównym kryterium jest na razie rok urodzenia i rocznik. To już przyspieszy, już słyszymy o tym, że od 26 kwietnia kilka roczników jednego dnia będzie mogło się rejestrować. Jesteśmy w stanie, panie wojewodo, wyznaczyć taką, no na razie pewnie umowną, ale granicę, kiedy będzie to totalnie dobrowolne, kiedy te infolinie e-rejestracji zostaną uwolnione od tego punktu wyjścia pod tytułem rocznik? No tak, mówił już o tym też pan minister Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień, że no to właśnie 9-10 maja to już jest ta graniczna data, po której wszyscy powyżej oczywiście, ale powyżej 18 roku życia, bo poniżej nie przewiduje się póki co szczepienia młodego pokolenia Polaków. Ale w ogóle Europejczyków, bo to one są tak właśnie przygotowane te szczepionki, że są dla osób dorosłych. I właśnie po 9 czy 10 maja to już będzie otwarte dla wszystkich, a przypomnę właśnie, że od 26 kwietnia już te po dwa roczniki ruszają, od jeszcze 40-latków, od 28 kwietnia 30-latków, czyli od 30 do 39 roku życia, od 4 maja, od właśnie już wszystkich, od 18 do 29 roku życia, ale tych, którzy zarejestrowali się wcześniej, między styczniem a marcem, no i od 10 maja już wszyscy pełnoletni nasi mieszkańcy mogą zapisywać się na szczepienia. Pytanie o już nawet nie luzowanie, ale o uwolnienie, bo takie słowa padały, gospodarki. Czy tutaj teraz w tym studiu jesteśmy w stanie dokonać takiego szacunku, kiedy, patrząc na to, co się dzieje w statystykach, wrócimy do tego funkcjonowania, pewnie nienormalnego, ale funkcjonowania sprzed pandemii? Myślę o biznesie, o takim codziennym funkcjonowaniu, chociażby bez tych masek na naszych twarzach. Nie chciałbym takich tutaj dywagacji snuć, no ale no myślę, że no i to słychać już w zapowiedziach także, chociażby nawet ministra zdrowia, że to powoli, że widzimy, że się stabilizuje sytuacja pandemiczna w naszym regionie, jakby widzimy to w sposób szczególny, bo no by też byliśmy pierwszymi, którzy w tej trzeciej fali widzieli naprawdę ogromne wzrosty zachorowań i zakażeń. Także mamy nadzieję, że to rzeczywiście w niedługim czasie stopniowo, ale będziemy uruchamiać. Drodzy Państwo, miejmy nadzieję, że te słowa wlały trochę optymizmu w Wasze serca. Nasza rozmowa z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Paweł Amulewicz, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.